To ja. Jeśli śledzicie mnie na Facebooku i na Instagramie, to wiecie, że jestem w Polsce, ale to wiecie. I że generalnie robię wielkie porządki w pokoju i wszystko się zmienia i po prostu wywalam mnóstwo różnych śmieci, kaset niestety, książek, ciuchów i innych takich. No i w trakcie tych porządków, a tak w ogóle to wszystko było na Facebooku i na Instagramie, więc po raz kolejny mówię, że Facebookowi mają lepiej, bo wiedzą więcej, więc możecie poniżej sobie wejść. No, w każdym razie w trakcie porządkowania tego wszystkiego znalazłam ten oto zeszycik. Nieważne jest, że to jest Pocahontas, ważne, że to jest zeszycik, który prowadziłam w 4, 5 i 6 klasie, w którym pisałam opowieści i baśnie. Zawsze po jakimś dłuższym wolnym, po świętach, czy po jakimś innym takim, jak przychodziłam na język polski, dodawałam właśnie moje opowiadanie pani do sprawdzenia. Zawsze dostawałam szóstki praktycznie, także zobaczycie. No i chciałam wam teraz przeczytać kilka tych opowiadań, żebyśmy się wspólnie pośmiali. Bo cóż może taka broszka, która jest w 4, 5 i 6 klasie podstawówki. Od razu mówię, że poza tym nic w tym filmiku nie będzie, tylko będę czytać bajeczki, więc jeżeli nie chcecie oglądać w ogóle żadnych bajeczek, to nie musicie. Natomiast jeżeli was interesują wszystkie, no to super, przeczytam tak mniej więcej 4, aczkolwiek są bardzo krótkie. Zaczniemy od tego, że jest spis treści nawet. Jest coś takiego jak spis treści. Widzicie, jakie miałam piękne pismo. Piękne pismo. O, tak pisałam w 4 klasie. 4 A, proszę Państwa, 4 A. I jeszcze, żeby nie było, Maciuś! Maciuś! No, chodź! Chodź! Bo ogólnie nie widzieliście Maciusia i ja też dawno nie widziałam Maciusia. Znaczy, dawno nie było Maciusia na moich filmikach. Chodź! 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 Także pokażę Wam Maciusia jeszcze przed moim wyjazdem, bo właściwie to już wracam jutro. Wracam już jutro i po prostu Maciuś znowu będzie za mną tęsknił i ja będę tęsknić za nim i znowu będzie brzydko. Dobra, w każdym razie, chodź, 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 chodź. W każdym razie oto jest moje opowiadanie i teraz Wam przeczytam. Opowiadanie numer 1 nazywa się Opowieść wigilijna. Za 7 górami, za 7 rzekami, no i jestem, jak akurat zacięłam, tak? Jak akurat zacięłam, to Maciuś musiał przyjść, widzicie? To jest mój kochany kotek. I teraz pomrukuję. Moje kochane maleństwo, to znowu cię zostawię. No, to jest Maciuś. Ci, co nie znają Maciusia, tak, tak wygląda mój kotek, a ci, co znają i widzą... Oj, oj, nie, nie trzęsiemy kamerą. Nie trzęsiemy kamerą. Dobra. Tak, i tyłek z dala od ekranu. Dobrze, dziękuję. Okej. Okay. Był Maciuś, było wszystko. Był kot, będą łapki. Były cycki, no nie, cycków nie było, ale okej. Okay. Też łapki może będą za cycki i za kota, więc czytamy. Za 7 górami, za 7 rzekami, za 7 wioskami, za 7 drzewami itp. Był sobie zamek, a w tym zamku pokoje, a w pokojach zegary, a w zegarach duszki, które, jak to mówią, w zamku są złe. W pałacu obchodzono wszystkie święta, a szczególnie Wigilię. Pewnego dnia, kiedy przed Wigilią sprzątałam zamek, spotkałam jednego z duszków z zegara, który mi powiedział: raz w roku mogę zaprowadzić kogo chcę do czarodziejskiego zegara i dziś wybrałem ciebie. Tak właśnie zaczęła się moja czarodziejska przygoda w zegarze. Zatrzymałem czas, więc nie spóźnisz się na kolację. My też mamy wigilię, ale bardziej skomplikowaną niż wasza, wyjaśnił mi duszek. A kim są te duszki? Zapytałam Dudka. To było jego imię. To jest Batman, Superman i Lemoniadowy Man. Hello. Wytłumaczył mi Dudek. Duszek Batman zaprowadził mnie do darmowego cyrku. Raz w roku mamy darmowy cyrk wigilijny, więc zapraszam, powiedział mi Batman. Były tam bardzo śmieszne zabawy, między innymi psy wyprowadzały ludzi, lwy tresowały ludzi, koguty znosiły jaja, a koty szczekały, a psy miauczały. Czy to są wasze zwyczaje wigilijne? Zapytałam Batmana. To jeszcze nie wszystko, wykrzyknął Superman i lataniem przeniósł mnie do parku. Tam było całkiem normalnie, nie było żadnych kawałów, sztuczek, normalne jedzenie, barsz z uszkami, pierogi, karp, makowiec. Dopiero potem zauważyłam coś dziwnego. Barszcz był z pieprzem i jajkiem, straszne, pierogi z mięsem, a w środku makowca było ciasto czekoladowe. Superman mi powiedział: u nas są zupełnie inne zwyczaje, a w pałacu są jeszcze ciekawsze przygody. Pałac to plac w parku. Więc wziął mnie do pałacu, a tam, okropnie. Jak to im się podoba?
Wszystko było do góry nogami. Korzenie drzew wystawały, a gałęzie rosły w ziemi. Natomiast zamiast śpiewać kolędy, grali i śpiewali rock'n'rolla. Chodź teraz ze mną! Zaprowadzę cię do zamku Birdmana III. O Jezu, jaka nazwa! Wykrzyknął lemoniadowy men. Oblał mnie lemoniadą i znikliśmy. Poprawione przez panią, zniknęliśmy. Znaleźliśmy się w zamku Birdmana III. Były tam pięknie udekorowane ściany, pięknie udekorowane w łańcuchy i bombki, różne zbroje, obrazy i miecze. Tylko najdziwniejsze jest to, że zbroje były z tektury, obrazy z plastiku, a miecze były drewniane. Lemoniadowy men wytłumaczył mi, że w każdą wigilię wszystkie rzeczy się zmieniają, a o północy wszystko wraca do normy. Więc razem z duszkiem czekaliśmy północy, wreszcie zamek wyleciał w powietrze, wow, i zamienił się w piękny pałac. Wtedy Dudek wrócił ze mną do domu i przywrócił czas. Gdy zasiadłam do kolacji z rodziną, powiedziałam im: cieszę się, że jestem z wami, a nie z duchami. I żyliśmy długo i szczęśliwie. A, i oczywiście ilustracja. Prawda? Mamy piękną ilustrację. Taką piękną ilustrację mamy. Widzimy Dudka, widzimy Batmana i mnie, ile modelowego mana i w ogóle wszystko. Dobra. Czy chcecie następną? Tak, dobrze, przeczytam wam następne. Prima Aprilis, czyli druga część opowieści wigilijnej. Nadeszły święta wielkanocne. W ogóle muszę sprawdzić, czy to się nagrywa. Nagrywa się, ale jest ogólnie ciemno. Może ja zapalę mu światło. Niestety softbox został w domu. Dobra. Nadeszły święta wielkanocne. Wszyscy malowaliśmy pisanki. Pewnego dnia, gdy siedziałam w pokoju z zegarem i oglądałam telewizję, mój wzrok padł na jajka. Jakie dziwne sformułowanie na piątą klasę. Mój wzrok upadł na dziwne jajka wielkości strusich. Lecz na każdym z nich był inny obrazek. Nagle pisanka pękła i wyskoczył z niej Dudek, który powiedział: chodź do nas, mamy święto i znów twoja kolej. Więc weszłam z Dudkiem do strusiego jaja. Duszek przedstawił mi swoich nowych kolegów. Ojej, uwaga. Kapcia, Kapelusza, Kłępa, Krupę, Kromaka, Klepka, Kusia, Kika, Kuka i Koktajla. Czemu wszystkie imiona zaczynają się na K? Zapytałam Dudka. Ponieważ pochodzą z rodziny Kukukurobatwosa. Kukukurobatwosa. W tym zawiało, zabulgotało i pojawiła się niezwykle piękna czarownica Prima Aprilis. Wszyscy zaczęli uciekać, my też, do domów. W przytulnej chatce Dudek wytłumaczył mi. Wezwałem cię tu, bo jak widzisz, nad naszą wiochą klęska. Zły koperakus Sioranka, naprawdę tu jest tak to napisane, odmroził groźną czarownicę Prima Aprilis, która nam płata niebezpieczne figle. Jej słabym punktem jest odebranie jej czarów. I tu pani podkreśliła, idea, znak zapytania, że trochę to coś nielogicznego. Znajdują się one w srebrnej szkatułce, którą nosi w kieszeni. Wyruszam, wykrzyknęłam. Weź ze sobą klepkę, tylko pamiętaj, ona nigdy nie wyjmuje tych czarów z kieszeni, ostrzegł mnie Dudek. Po wyczerpującej podróży, nie byłaby wyczerpująca, gdyby klepka tyle nie ględził, wreszcie ujrzeliśmy zamek królowej. Straże złapały nas i krzyczały: stać, stać, jesteście aresztowani! Ponieważ duszek klepka był ogromnym gadułą, zrealizowaliśmy wspólnie plan. Klepka, ty zagadysz królową, a ja wyjmę jej pudełeczkę z kieszeni. Zaczęło się. Podkradłam się do wiedźmy, a duszek ją zagadywał. Czekałam parę godzin w kryjówce, ponieważ Prima Aprilis nie chciała wyjąć ręki z kieszeni. Wreszcie wszyscy się tak znudzili, że zasnęli. Wtedy dopiero mogłam jej wyjąć puzderko, takie słówko znałam, puzderko, z kieszeni i gazem do wsi. Gdy Dudek zobaczył, że wracamy, rzekł: jesteście bohaterami! Teraz czarownica jest normalnym człowiekiem, ale od tej pory zawsze w każdy dzień 1 kwietnia będą płatane figle. Wtedy znowu poczułam skrzypiącą podłogę i znów byłam w domu. I znowu cel, i znowu piękny obrazeczek. Uhu, jaki piękny obrazek! Naprawdę mamy czarownicę, mamy, tak, widzimy, mamy czarownicę, mamy duszka, mamy mnie, mamy dużo różnych ciekawych rzeczy. Podobało się? Chcecie następną? Tak! Dobrze, tylko teraz, okej. Święto pracy u Dudka, czyli trzecia część opowieści wigilijnej. Nadchodziło święto pracy. Wszyscy przygotowywali się do uroczystości. Właśnie w tym dniu popatrzyłam na obraz przedstawiający święto pracy w jakiejś wiosce. Nagle w jednym z domów zapaliło się światło, otworzyły się drzwi i wyszedł z nich Dudek. Chcę zauważyć, że to wszystko było pisane, zanim powstało coś takiego jak Harry Potter, więc widzicie, jaką miałam boską wyobraźnię? Pokiwał do mnie ręką i zawołał: dotknij obrazu, a wejdziesz w nasz świat. Zrobiłam tak i znalazłam się koło duszka. Dudek powiedział do mnie: cześć,
Dziś święto pracy, więc bierzmy się do roboty. Aha, zapomniałem Ci powiedzieć, że to dziś ciężko pracujemy, a przez cały rok robimy lekkie porządki. Taki mamy zwyczaj. Weszłam z nim na rynek, a tam porządek i znów porządek. Dudek przedstawił mi swoich synów, Dzięcioła, Dzwońca i Drozda. Wszyscy zamiatali i myli, a nawet wietrzyli swoje meble. Nagle zobaczyłam starego znajomego. Był to Klepka. Nawet on sprzedawał kwiaty i odkurzał chodnik. Wtedy podszedł do mnie Dzięcioł i powiedział: chodź na nasze zebranie. Więc poszłam. Burmistrz Bąbel miał takie przemówienie. Witam wszystkich duszków. Ogłaszam ble, 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 ble i oznajmiam, że ten, kto będzie miał najlepiej wysprzątany dom, dostanie nagrodę w wysokości 1000 duszkłaków. Koniec zebrania. Dzięcioł oddał mnie pod opiekę Drozda i poszedł sprzątać. Duszek powiedział: chodź do mnie na lody truskawkowe z polewą waniliową. Przy okazji powiesz mi, co ci się rzuca w oczy. Pomogłam mu trochę w sprzątaniu, zjedliśmy lody i Drozd odprowadził mnie na rynek, gdzie czekał na mnie Dzwoniec. On oprowadził mnie po mieście, mówiąc: tu był zamek królowej Duszakowej, a tu ogród lorda Fengosa. Tu zaś znajduje się wieża, gdzie kiedyś rycerze Durszlakowie obserwowali, czy wróg się nie zbliża. No i nareszcie jesteśmy w domu sławnego malarza Leonarda Bakinci. Naprawdę, Leonardo Bakinci. Najbardziej podobał mi się dom malarza. Kupiłam tam parę widokówek i wróciliśmy na rynek. Tam Dzięcioł zaprowadził mnie na kolejne zebranie, gdzie podawano wyniki konkursu. W konkursie na najlepiej posprzątany dom pierwsze miejsce zajął Drozd. Drugie miejsce Klepka. Trzecie miejsce Burmistrz Bąbel. Burmistrz Bąbel musiał sobie coś podarować. Wtedy, nie wiem co się stało, chyba czegoś dotknęłam i znów znalazłam się w swoim pokoju. Popatrzyłam na obraz i poczułam, jakby ktoś, chyba Drozd, z malowanki się do mnie uśmiechał. A gdy zajrzałam do kieszeni, nie mogłam znaleźć moich widokówek. Dobra. Co mamy dalej? Może sobie odpuścimy Dzień Dziecka. Zrobimy tak. Następna. Oczywiście jak nie chcecie tego oglądać, po prostu nie oglądajcie. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam. Czytam dalej. Przygoda w chmurach, czyli piąta część opowieści wigilijnej. Pewnego dnia leżałam sobie na trawie na łące. A tu już mi się trochę pismo zdaniło. Także tutaj już pisałam piórem. Znaczy tam też pisałam piórem, ale tu już jakieś grubsze to pióro. Patrzyłam w niebo, oglądając figurki z chmur. Nagle zauważyłam na nim zwierza, który brał pod pachę tak jakby ducha. Wtedy się zachmurzyło i widać było tylko litery. R-A-T-U-N-K-U. Ratunku! Nagle z obok spadła mała chmurka i wzięła mnie, jak wjeżdża się windą do nieba. Tutaj pani porobiła, wzięła mnie tak, jakbyśmy wjeżdżali windą do nieba. Dobra. Już w chmurach zauważyłam Dudka, który mi powiedział: musisz pomóc temu duszkowi. Podeszłam do niego i dowiedziałam się, że zły wieloryb porwał jego ukochaną. Pójdę z tobą znaleźć twoją dziewczynę, powiedziałam. Mam na imię Kasia, a ty? Ja? Zwariowane kalesony. A moja dziewczyna? Szalone majty. Wyruszyliśmy. Wreszcie doszliśmy do Doliny Smogi Smoga, gdzie była pierwsza przeszkoda. Ruchome piaski. Duszek rzucił się do budowania tratwy. Widać było, że tęsknił za szalonymi majtami. Poszłam do lasu po drewno, a tam ku mojemu zdziwieniu był Dudek. Pomogę wam, mam siekierę i zaraz zetnę to drzewo, wykrzyknął Duszek, wskazując na drzewo Zador. I tutaj jest gwiazdka. Drzewo Zador to stare drzewo, które rośnie w obłokach. No tak, bo ciągle byliśmy w obłokach. Dobra. Kiedy wszystko było gotowe, Dudek powiedział: to cześć, niestety nie mogę ci pomóc w przenoszeniu. Znikł. Doszłam do miejsca, gdzie był zwariowany kalesony i zaczęliśmy budować łódkę. Ruszyliśmy wybudowaną tratwą przez piasek. Szliśmy przez lasy o nazwach, o Jezus. Las Duszobłow, Las Sierebol, Las Ziębozaurusa i Las Krukokłaka. Przez Doliny Śmierci Końskiej, Czerwonego Bladego i Reks Uprukła. Oczywiście na ziemi deszcze i grzmoty. Duszek wytłumaczył mi, że gdy on i szalone majty są razem, jest świetna pogoda. A gdy osobno, a szalone majty, przypominam, to ta dziewczyna, są razem, jest świetna pogoda, a gdy osobno, to na ziemi jest wicher i burza. Doszliśmy do łąki o nazwie Śmieciololi. Łąka Śmieciololi.
Tam była wielka przepaść. Zbudujemy lotnię, wykrzyknął zwariowane Kalesony i wziął się do roboty. Duszek z gałęzi zrobił gwoździe, z kolców akacji... Co? Duszek z gałęzi z kolców akacji zrobił gwoździe, a ja z patyka i kamienia młotek. 3, 4, skaczemy, krzyknął zwariowane Kalesony. Wzbiliśmy się w powietrze i przelecieliśmy przepaść. Wreszcie doszliśmy do góry garciarskiej. Tam wieloryb więził szalone majty. Duch i ja wzięliśmy się do walki. Ssak dostał parę razy ode mnie w łeb, aż wreszcie zwariowane Kalesony wbił miecz w serce wieloryba i potwór zginął. Szalone majty podbiegła do zwariowanych Kalesonów i uścisnęła go mocno. Znów byli razem, a na ziemi zrobiła się piękna pogoda. Przyszedł Dudek i zaprowadził mnie do windy. Windy. Przyleciała chmura i zebrała mnie na ziemię, a gdy następnego dnia opalałam się na trawie, zauważyłam na niebie słowa: dziękuję, do następnego razu. I co mamy? Oczywiście ilustracje. Wieloryb, zwariowane Kalesony i szalone majty. Tak. Tak. A i oczywiście cel. Widzieliście ocenę celującą? Dobra. I przeczytamy wam jeszcze, czy to jest ostatnia? A nie, jeszcze zostały dwie. Dwie? Ta jest długa. Zostały jeszcze dwie i przeczytam jeszcze wam te dwie i już nie będę was dłużej męczyć. Mól książkowy, czyli szósta część opowieści wigilijnej. Tu już chyba byłam w szóstej klasie, coś czuję. Pewnego dnia wzięłam z półki książkę pod tytułem Królewna Śnieżka. Nagle już na początku książki okazało się, że matka Śnieżki wcale nie umarła. Koniec. Wzięłam Pinokia i tam też okazało się, że kota ani lisa nie było. Koniec. I tak podobnie z każdą książką. Nagle, gdy podchodziłam do kolejnej półki, wpadłam do wykopanej pułapki. Na dole spostrzegłam drzwi, a za nimi był pokój, w którym odbywało się zebranie. Zgromadzili się tam wszyscy bohaterowie z książek. Dowiedziałam się, że zły mól książkowy wlatuje do każdej książki i pożera wszystkie litery, zmieniając ich treść. Znaczy wszystkie litery i zdania, zmieniając ich treść. A miałam bujną wyobraźnię. Potrzebujemy dwóch ochotników do zwalczenia mola, powiedział Cyrus Smith, przewodniczący zebrania. Zgłosiłam się. Następnie podniósł rękę duch. Był to mój stary znajomy Wściekłe Gacie. Aha, Wściekłe Gacie, nie czytałam wam opowiadania o Wściekłych Gaciach, ale jako mały chłopiec. Przy porządnym obiedzie, składającym się z cheeseburgera, frytek i soku pomarańczowego, rzeczywiście bardzo porządny, obmyśliliśmy plan. Pójdziemy do drukarni, a tam poprosimy o wydrukowanie książki pod tytułem Pułapka i zrobimy w niej mnóstwo pułapek. Po wykonaniu zadania postawiliśmy książkę na półkę i skryliśmy się za sedesem. Godzinę później przyleciał do księgi mól wielkości 35 cm i szerokości 20 cm. Tak! Robak wszedł do książki. Sekundę później dało się słyszeć dźwięki. A! Uch! Da, co to? A! Ucicha! Kurw gomny! Kto tu umieści tą pułapkę? Wyszliśmy z kryjówki, wzięliśmy posiniaczonego mola, wtedy przyjechała policja i zebrała szkodnika. Teraz trzeba tylko zmienić treść we wszystkich książkach, jak dawniej, rzekł do mnie Wściekłe Gacie. Doszliśmy do drukarni, a tam, ojojoj, nieszczęście, pan Chrumek oznajmił nam. Okropny kuzyn mola, motyl gazetowy, niszczy nam wszystko i nie pozwala na żadne zmiany. Może podsunąć mu motyla rusałkę Pawik, może się zakocha, powiedział Duszek. Spróbowaliśmy, podziałało, zakochał się i poszli na randkę do randki w ciemno. Wściekłe Gacie zaprowadził mnie na kolejne zebranie, gdzie prezesem był Wielkomilut. To jest postać z książki bodajże Roalda Dahla, ale nie pamiętam. Mól został aresztowany, a motyl odleciał z ukochaną, ale to zdarzenie jest ważne, więc wydaliśmy książkę o tym, jak zwalczyliście mola i motyla. Dostaniecie te książki. Wtedy znalazłam się znów w dziurze, drzwi znikły, ale za to była tam drabina. Wdrapałam się po niej i znalazłam się w pokoju. Następnie zajrzałam do książek i wszystko było normalnie. Zajrzałam do kieszeni, w której znajdowała się książka, która wyglądała mniej więcej tak. Minus cel. Proszę. Tak wyglądała książka. I ostatnie opowiadanie. Obiecuję już, że naprawdę ostatnie. Wróżka Zębata, czyli ósma część opowieści wigilijnej. Zaczęło się normalnie. Wypadł mi ząb, a jak mówi legenda, w nocy przyjdzie wróżka i gdy się włoży go pod poduchę, zamiast niego będą rano pieniądze. Zrobiłam to i starałam się nie zasnąć w nocy. O godzinie 12:34:54 wieczorem wielka gwiazda pojawiła się na niebie i w pokoju zrobiła się w ścianie wielka dziura. Wyszła z niej wróżka.
Na bluzce miała napis zębata. Sięgnęła pod poduszkę. Sięgnęła pod poduszkę i zamiast zęba zostawiła mi 5 zł. Chciałam zobaczyć, gdzie pójdzie, więc wskoczyłam za nią do dziury, która zaraz się zamknęła. Przez chwilę skradałam się za nią. Było ciemno. Nagle zrobiło się tak jasno jak dzień. Byłam w istym niebie. Zobaczyłam dużo chmur i jedną wspaniałą gondolę z wioślarzem w środku. Wykonała pani swoją misję? Zapytał wróżkę. Tak. No to płyniemy, wykrzyknął. Ja tymczasem wsiadam do kajaka, nie wiem skąd ten kajak się tam wziął, i zaczęłam wiosłować za nimi. Słyszałam, że... Aha, to ona. Słyszałam, że Dudek nie powiedział Kaśce o mnie, mówiła zębata do wioślarza. Ale dalej się martwię, że ten dentysta mukruk ukradnie mi kiedyś moje zęby. Dojechaliśmy na miejsce, spociłam się jak pies, ale ku mojemu zdziwieniu zauważyłam, że jestem w krainie duchów. Wróżka wysiadła, wręczyła wioślarzowi napiwek i pomarszerowała prosto do Dudka. Podeszłam pod okno jego domu i zaczęłam podsłuchiwać. Masz ząb? Mam. A całą kolekcję? Tak. A ten najcenniejszy? Który? Ten Kwaśniewskiego? Kuronia? Kuropatwy? Kościuszki? Czy twój? Hi, hi, hi. Nieważne. A więc to tak! Wykrzyknęłam, wbiegając do pokoju. Czemu mi nic nie powiedzieliście? No zębata, mów, powiedział Dudek. A więc pewnego wieczora w Kruszcowej Dolinie, tam mieszkam, znalazłam list. Jeśli mi nie oddasz swojej kolekcji zębów, to kwaśno i gorzko pożałujesz, mukruk. A później, jeszcze jeden ząb i koniec, mukruk. Bardzo się przestraszyłam, ale dalej zbierałam zęby. Mam zeszyt mukruka, tytułowa strona jest podpisana długopisem, ma adres i resztę. Ale boję się, że ukradnie mi moje cenne zęby, a zresztą na pewno nie wie, gdzie je schowałam, lecę do chaty. Okej, okay. Nie wiem, zeszyt? A, zeszyt, tytułowa strona, gdzie jest adres dentysty, tak, to jest ważne. A czemu on chce twoje zbiory? Zapytałam z ciekawości. Ponieważ jako dentysta z przezwiskiem Zła Dziura uważa, że zanieczyszczają środowisko. Chce je spryskać sprayem, a wtedy one znikną i to mówiąc odleciała, biorąc zeszyt. Po 2 godzinach wbiegła do pokoju, sapiąc i krzycząc. Ukradł mi zbiory, co ja teraz zrobię? Spokojnie, co się dokładnie stało? Krzyczał Dudek. Zaczęła opowiadać. Wróciłam spokojnie do domu. Moje zęby jeszcze były na miejscu. Zostawiłam zeszyt i poszłam na spacer. Gdy wróciłam, kolekcja zniknęła i tytułowa strona zeszytu też. Widzicie? I pokazała nam zeszyt bez pierwszej strony. Na dodatek nie pamiętam adresu. Tkwimy w martwym punkcie. Nie wiemy, gdzie mieszka, a może już spryskał zęby? Zastanawiałam się głośno. Naprawdę ze mnie głupek, że nie spisałam adresu na inną kartkę. Wtem olśniło mnie. Zębata! Będziemy wiedzieć, gdzie mieszka. Daj zeszyt! Patrzcie, krzyknęłam. Jeżeli pisał długopisem, na pewno pismo się odbiło na drugą stronę. Rzeczywiście, był widoczny wyraźny adres. Mirosław Mukruk, ulica Szczygła Łysego 53/1, 76854, Skunksia Rzeka. To bardzo niedaleko Kruszcowej Doliny, oznajmiła nam wróżka. Za pomocą czarodziejskich latających dżdżownic szybko dotarliśmy na miejsce. Biegliśmy do pokoju jako parzeni i... Wtem uświadomiliśmy sobie, że nie mamy planu. Mirek tak się nas zdziwił, że upuścił spray. Dudek jednak nie stracił głowy, podbiegł do płynu i spryskał nim dentystę. Zaczął powoli znikać, a my zbieraliśmy zęby porozrzucane po pokoju. Wróciłam do domu tak jak wcześniej i położyłam się do łóżka. Była 5 rano. Gdy rano jadłam zupę mleczną, mama mnie pytała. Przyszła do ciebie wróżka? Dostałaś pieniądze? Ile? 5 zł. A wpadłam głową do zupy i przy okazji słodko zasnęłam. I ilustracja. I to już ostatnie opowiadanie było, które pisałam w latach 4 do 6 klasy. Przepraszam, jeśli was zanudziłam. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? I to już ostatni filmik z Polski. Niestety. I następne filmiki znowu będą z Rosji. Na Instagramie będę wrzucać filmiki zdjęcia z Rosji, także możecie mnie zacząć śledzić. Jak lubicie, dajcie łapcie. Na Facebooka zapraszam, bo Facebookowi mają lepiej. No i co? I trzymajcie się ciepło i see you next time. Bye! Maciuś! Maciuś! Maciuś, ostatni raz cię widzę, tak. No.